Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny listopadowy dzień. Witam Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj mam dla Was opowieść, która jest zarówno końcem, jak i początkiem. Historię pękniętej ziemi, końca świata i nastania nowego porządku. Powieść fantasy nagrodzoną prestiżową nagrodą Hugo, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Sine Qua Non, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla Was, piąta pora roku, N.K. Jemisin. W krainie zwanej Bezruchem cyklicznie przechodzi piąta pora roku. Przypomina ona koniec świata, koniec pewnej ery i początek nowego porządku. Rozpęknięta ziemia drży pod stopami, wybuchają wulkany, a płyty tektoniczne jęczą i ocierają się niespokojnie. Ale w tym apokaliptycznym świecie istnieją ludzie zwani górotworami, którzy potrafią ujarzmić te sejsmiczne moce ziemi. Wyklęci, odrzuceni przez swoje społeczności, szukają swojego nowego przeznaczenia. W tym trzy główne bohaterki: mściwa i zrozpaczona Esun, młodziutka i odrzucona przez rodzinę Damaya oraz zbuntowana Sienit. I to jest ich historia. Światy fantasy, także te dystopijne, oscylujące na krawędzi istnienia, mają to do siebie, że bywają do siebie podobne. Dlatego warto moim zdaniem zaznaczyć, to co w piątej porze roku jest wyjątkowe i godne zapamiętania. Piąta pora roku, czyli cykliczna pora zniszczenia, niosąca koniec świata, chaos i śmierć. To czas katastrof, sezon burz, który zapowiada początek nowej ery. Górotwórstwo, które ja nazywam terraformingiem, czyli jest to panowanie nad energią ziemi. To umiejętność wywoływania np. trzęsień ziemi, panowanie nad ogniem, nad lodem i tym podobne na różne sposoby. Zjadacze kamieni. To jest rasa obca, rasa nieludzka, o której wiemy naprawdę niewiele. A jak to bywa właśnie z takimi absolutnie obcymi istotami, one są właśnie najbardziej fascynujące. Muszę Wam przyznać, że naprawdę podoba mi się świat, który wykreowała N.K. Jemisin. Podobają mi się te destrukcyjne prawa bezruchu, ogromnie podoba mi się koncepcja nieprzyjaznej planety, która niszczy życie i również podoba mi się ten pomysł na taką siłę, która jest jakby nie stamtąd, a która zdaje się mieć nad tym wszystkim panowanie. Sama fabuła jest naprawdę dobra, chociaż ona nie unika takich typowych chwytów dla powieści fantasy, ale to powiem Wam, nie przeszkadza, nie wadzi przy tak intrygującym świecie, tym bardziej, że ta historia jest naprawdę wciągająca. Akurat osobiście mam problem z powieściami, które posiadają jakiś taki wymiar polityczny. Taki ukryty za fabułą mocno progresywny kontekst, ale akurat to upolitycznienie to jest taka cecha szczególna współczesnych powieści zarówno fantasy, jak i science fiction i nie ma niestety jak od tego uciec, dlatego to jest takie moje tylko własne marudzenie. W piątej porze roku ten wymiar również jest obecny, ale jeśli nie zwrócicie na niego uwagi, tak jak ja zwróciłam, jeśli nie będziecie tego wszystkiego za bardzo analizować, tak jak ja analizowałam, to istnieje naprawdę wielka szansa, że nawet tego nie zauważycie. Pierwsza część serii Broken Earth, czyli piąta pora roku N.K. Jemisin, ma szansę spodobać się wielbicielom fantasy, miłośnikom współczesnych, dystopijnych opowieści, które mają naprawdę oryginalne i ciekawe zarysowane światy. Pod tym względem ogromnie Wam polecam. I teraz uwaga, mam dla Was aż 4 egzemplarze przygotowane przez wydawnictwo Sine Qua Non dla Was do wygrania. A pytanie konkursowe tym razem brzmi: jak według Was skończy się świat? Odpowiedzi swoje wpisujcie w komentarzach pod tym filmikiem, konkurs trwa do 10 grudnia do północy, a ja na dniach wybiorę 4 najciekawsze, najfajniejsze, najoryginalniejsze odpowiedzi i nagrodzę je jednym egzemplarzem piątej pory roku. I to wszystko na dziś. Za książkę raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Sine Qua Non, a Wy kochani nie zapomnijcie zajrzeć dzisiaj na bloga, tam znajdziecie jeszcze więcej o tej powieści i oczywiście nie zapomnijcie zaglądać do mnie na Facebooka, na Twittera, na Instagrama, na Snapchata, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Koniecznie dajcie łapki w górę, jeśli podoba Wam się ten filmik, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, no a my widzimy się już jutro i będę Was mgliście straszyć. Do zobaczenia, pa pa!